22 października wspominamy świętą Salomę, uczennicę pańską. Pan Jezus podczas 3 lat publicznej działalności wiele wędrował, nie miał swojego domu. Podobny żywot prowadzili apostołowie, ktoś jednak musiał zaspokajać ich codzienne potrzeby. Czyniły to święte niewiasty, o których nie jeden raz wspominają ewangeliści. Niektóre z nich są nawet wspominane z imienia. Święty Łukasz pisze, że służyły one Chrystusowi także swoim majątkiem. Wśród nich do najgorliwszych należała Salome. Salome była prawdopodobnie matką apostołów Jana i Jakuba Starszego. Święty Marek pisze bowiem, że przy śmierci Pana Jezusa była obecna Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Młodszego i Józefa oraz Salome. Natomiast święty Mateusz nie wymienia Salome z imienia, ale pisze, że wśród obecnych niewiast była również matka synów Zebedeusza, a więc właśnie świętego Jana i świętego Jakuba Starszego. Salome była także wśród 3 niewiast, które w poranek wielkanocny przybyły do grobu Pana, aby namaścić Jego ciało. W Ewangelii Marka czytamy: po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wiemy, jaka ją za to spotkała nagroda. Ujrzała anioła, który niewiastom zwiastował tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Co więcej, sam Chrystus zjawił się wobec nich, a oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon, a Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Trzeba przyznać, że Salome przystąpiła do Pana Jezusa i wspierała Go z pobudek mało szlachetnych. Przekonana, że Jezus odbuduje Królestwo Dawida, chciała dla siebie, a zwłaszcza dla swoich synów, zdobyć w nagrodę za swoją posługę odpowiednią karierę. Ewangeliści przekazali nam nawet scenę, gdy przyszła pewnego dnia ze swoimi synami i prosiła wprost o pierwsze miejsca dla nich w Jego ziemskim królestwie. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swymi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: czego pragniesz? Rzekła Mu: powiedz, żeby ci dwaj synowie moi zasiedli w królestwie Twoim, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Gdy 9 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych 2, a jednak potem ta dzielna niewiasta została wierna Chrystusowi aż do Jego śmierci. Według świętego Jana, Salome była siostrą Marii, prawdopodobnie była krewną Maryi, siostrą cioteczną lub stryjeczną, czyli kuzynką. Pisma apokryficzne, Ewangelia Egipcjan czy Pistis Sophia przypisują Salome wielką rolę w pierwszym kościele. Także Karpokracjanie mieli ją we wielkiej czci, jak o tym wspominają Klemens Aleksandryjski i Orygenes. Jednak nie mamy na to żadnego potwierdzenia w Piśmie Świętym czy nawet w tradycji pierwotnego chrześcijaństwa. Jest jednak niezaprzeczalnym faktem, że Salome miała swoje sanktuarium w Palestynie, w Konstantynopolu, w Arles i w Tournai we Francji, w Ciudad Rodrigo w Hiszpanii, a przede wszystkim w Veroli we Włoszech, gdzie dotąd jej domniemane szczątki śmiertelne doznają szczególnej czci. Dnia 8 września 1350 roku miasto nawiedziło silne trzęsienie ziemi, wskutek czego kościół świętej Salome rozsypał się w gruzy, ale relikwie świętej ocalały. Taką to nagrodę otrzymała Salome za ofiarną służbę synów i za własne oddanie się Chrystusowi w świętej posłudze. Martyrologium Rzymskie wspomina jej pamiątkę w dniu 22 października. Módlmy się. Boże, Ty widzisz, że wskutek naszej słabości upadamy w grzechy. Okaż nam swoje miłosierdzie i spraw, aby przykład Twoich świętych odnowił w nas miłość ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módl się za nami.
Wszyscy święci, święte Boże,